Edytko, co tutaj mamy znowu? I znowu na naszym śmietniku. Patrzcie, jaka bryka. O. Cofaj, cofaj. Co tu? A, tu koła nie ma. O kurczę, tu koła nie ma. Czekaj, co to jest? No to chyba do koła, wiesz? Jakiś taki napęd. No. Ale bryka. A silniczek? O, tutaj by kurczę, co było? Czekajcie, podepniemy baterię. Ruszy? Nie, nic tutaj. Nic nie dryga. Nic nie, ale jaka maszyna. Patrzcie, drzwi. Hops. Edytka. Pakować się? Pakuj się. Na przejażdżkę? Zapraszam cię na przejażdżkę. Nasza nowa śmietnikowa bryka. O kurde. Ale super. Ale tu musiała być zabawa. No nie. Ja cię kręcę. Szkoda, że tego koła nie ma. No. No to musimy zaparkować. Ora, Juśku, ale BMK. No i co? No i znowu na naszym śmietniczku, przy bloku tutaj. No właśnie. No. Ach, czają się skarby. To właśnie trzeba zajrzeć. Może to grosik wypadł? No może, może. Jak wysiadał z bryki? Zobaczymy. Hejo, hejo! Witamy was wszystkich bardzo serdecznie w ten wieczny dzień i zapraszamy na kolejny śmietnikowy spacer, na kolejne szanse, aby uratować i dać drugie życie tym przedmiotom, które już dla wielu osób są niepotrzebne, niechciane, wyrzucone, porzucone. Być może kryją się jakieś skarby albo ciekawostki. No już na początku widzieliście na tym naszym pierwszym śmietniku, no niezwykle kabriolet, nie? Bryka. Niestety bez koła, dlatego musimy pocinać na nóżkach. Ale no, fajna ciekawostka, fajna maszynka. O, dzieciaczek musiał mieć niezły ubaw. O kurczę, tam się lansował. Zimny łokieć, te sprawy. No, fajna, fajna bryka. No niestety, myśleliśmy, że ją zabierzemy, ale była bez koła, więc no, nic z tym byśmy pewnie nie zrobili, co nie? No, a teraz lecimy trasą turystyczną. No, musimy troszeczkę odbudować turystyczną, bo troszeczkę... Odbudować relacje. Dokładnie, bo być może będziemy dzwonić tutaj gdzieś po turystycznym magicznym telefonikiem. Nie tylko z wrocławskiej na Wielkopolską. Kochani, lecimy na żywca zaraz tutaj do miejsca zbiórki. Gdzie, tylko? Tam. Tak jest. No i jak widzicie już doskonale, dzisiaj znowu będziecie moimi oczami. Oczami, to jest chyba super fajna sprawa. O, kałuże. U nas coś, hops, pada. U nas padało całą noc. Pada sporo deszczu. Teraz dlatego wieje. Teraz wieje. Dlatego staramy się wykorzystać każdą możliwość. Jak tylko nie pada, uciekamy, lecimy sobie na te śmietniki. No, aby ratować te cudeńka. Chodźcie tutaj ze mną. O, tutaj chyba są liście. W gabarytach nic, a w pojemnikach, o kurczaki, echo, o rajuśku, tośmy trafili, Edytka, piłeczka, o zobaczcie, widzicie piłkę, widać? No nie wiem właśnie, no musi być ją widać, tutaj nie widzę na tym telefonie, piłeczkę zaraz sięgniemy, uratujemy do schroniska, do zabawy z psiakami. I co? Puściutko. No tośmy zaczęli. Z wysokiego C. Piła jest, pakujemy, będziemy się bawić nią w schronisku. Oczywiście. Na kolejnym finale akcji psiak. Już w nowym 2024 roku. No i co? Teraz już pewnie włączymy się z GoPro. Edytko, a wszyscy są? Jak to jest z tą frekwencją? A no właśnie, poczekajcie, musimy sprawdzać. Sprawdzaj tam, no. Czekaj, Wiola dobiega. Poczekaj, chodź. A, na pompeczkę, nie? No pewnie. Pozdrawiamy, Wiolu. Dobra, no to wszyscy są. Możemy lecieć. Zarączki i lecimy.
Pędzimy, kochani, tutaj już turystyczną. Z gabarytów się wysypuje, widzę. Tylko co? Meble. Mebelki. A tu jakiś kotek jest. O! Kotku. Koskarton. No, przytrzymaj tutaj telefon, Edytko. A ja sobie zerknę tutaj. Głębiej. Co my tutaj mamy? A, tu była jakaś półeczka chyba. Coś te sprawy. No. O, płyta, karton, gips, czyli remonty ewidentnie. A tutaj latający dywan. A zobacz z tamtej strony, co to jest to czerwone? To czerwone? To jest chyba blokada na kierownicę. O. Taki alarm, wiesz. Ojej. Ale zapiszczało. No. Widzisz, Edytka. Cyk. Cyk. I już naszego pasiurka by nie ukradli. No. O. Kawał żelastwa. Zostawimy komuś. Na złom. Niech sobie weźmie. My sprawdzamy, czy otwarte. Niestety. Znowu pod górkę, Edytko. A w środku? Widać coś? No, nie kraczemy, Edytko, nie kraczemy na początku. To przynosi pecha. No to okej, sprawdźmy, jak wygląda to krakanie, Edytki. No właśnie. A ja mam znowu klimatyzację. Co ty gadasz? No jak? Oj, lato idzie, lato idzie. I wycieraczki. Dawaj patyk, Edytka. Są fanty. Tutaj puściutko. Tutaj puściutko. Proszę cię bardzo. No i co? No i co? A co tutaj jest? A. No takie te są do ten. Do kwiatków. Podstawka. Do doniczek. Do doniczek. Wyglądają nawet luksusowo. Uh-huh. W sensie. No zawijaj makaron. Zawijamy makaronik i leci. O, to nie to. Kurde. Komuś z talerza wziąłem. To nie to, to ta. Sprawdź tutaj tą. A my musimy chycić. O, czekoladki, Edytka. A tam jest flaga. Czekaj. Okay. Uwaga, słyszysz. O, może grosik. Dawaj. Nie są śrubki, tylko podkładki. Tutaj masz kolejną. Ze mnie znawca? Jesteś fachowiec. Mój pomocnik. O, ale tutaj nie ma chyba reszty. Tutaj jest flaga. O kurczę, nowa flaga, zobaczcie. To jest chyba na samochód, nie? No, ratujemy, oczywiście. O, Edytko, bidon dla ciebie. To jest po musztardzie. A ja myślałem, że bidon. Nie. Co tutaj jeszcze jakieś ciekawostki? O, tutaj coś jest w worku. No. Co to jest? Klary? Nie. No nie wiem, wyciągaj. Czekaj, do pływania. Do pływania, ale nówki. No. Ho, ho, ho. Ale bogactwo, o Rajuśku. A już się bałam, że nic nie będzie. A już zaczęłaś krakać, widzisz, Edytko? Ja muszę wziąć ten worek. O kurde, patrzcie. Jaki czad. Jaki czaderski ten. To jest na klucze coś takiego, pamiętam. Tak. I pocinasz sobie, nie? Ja cię kręcę. Ale fajne skarby. Co jeszcze mamy? O, znowu bidon. No to jest to samo. Aha. Edytka wyrzuca fanty, a ja ciągle łowię te same. Dobra, słuchajcie. Coś jeszcze poszperamy. Coś jeszcze wyciągniemy. Stąd, jak będzie. Przełóż to. No i sprawdźmy tutaj jeszcze, Edytko. A w przodzie? Bo w przodzie... O kurde. No to mieliśmy rzeczywiście mega szczęście. No. Nie?
tutaj przy tym. No to... A, ale farcisko. Edytko, pokaż, co jeszcze znaleźliśmy? Bardzo proszę. Pistolecik. Pistolecik do silikonu, do kleju. 12,50. O, bardzo proszę. A u aparatów? 3 złote. Można? Promocja. Promocja, jak to u nas. No i fajnie. Trochę rzeczy uratowanych, ale jeszcze wszystko przed nami. No pewnie, lecimy. Lecimy do tego dużego, otwartego. Edytka. Zagląda. O, pusto. Kufel, raz znalazła kufel i teraz po prostu... Trzeba zaglądać. Zagląda jak... O! Louis Vuitton. O, Edytko. Dla ciebie. Jest brudna? Brudna, brudna jest, no. Ale trzeba sprawdzić co w środku. No, pewnie. Ale jaka fajna, jak koszyczek. Jak koszyczek, no. Tutaj półeczka. Ewidentnie była w piwnicy. No i lecimy tutaj. Puszki, puszeczki. O kurcze, pieczone. A to dzisiaj by wyczytać. Wieje, ale Edyta, no to dzisiaj wy ten? Nie wiem, właśnie. Wywalali? Śmieciarki jeździły? Niemożliwe. Wczoraj miały jeździć. To do dzisiaj by nic się nie uzbierało? No i co? Sobizna, nie? Grosik, grosik, grosik. Drugie zerknięcie. Tutaj chyba ktoś z litości coś wrzucił. No. Coś było. Cusik takiego. Cusik, tutaj nic. Ale daj mi patyk. Tu jest jakieś pudełeczko. No jest. No i tylko pudełeczko. No i co? Taka to sytuacja. Turystyczna się obraziła na nas. Chyba tak. No naprawdę. No jak? A ty jesteś na turystycznej? A, no to ci się poprawiło tam, widzę. No. Otwieraj te wrota. Ja to czuła, hejo. A, no to już się lepiej czujesz, widzę. Wiem, że ty leżący jesteś. No to dobrze, dobrze ci się poprawiło. Jak tam pani babcia, dobrze wszystko? ZUS życzenia na nowy rok. Zdrówka i wszystkiego dobrego. A, jest. No, to zobaczymy zaraz, co ty tam żeś nam wrzucił tutaj do pojemniku. Zobaczymy, jak bogato. Co wrzuciłeś? A dzisiaj była. Pojeździli? Kurczę, no ja tak, ja to czuła, bo puste są te. Ja myślałem, że wczoraj byli. Aleśmy się wybrali. No to pięknie, będzie pusty spacer. Szybko mi informujesz, szybciutko. Dobra, Juśku. No to dobra, no trzeba liczyć na gabaryty tylko, albo... I na szczęście. I na szczęście, nie wiem. Albo pędzić na Wrocławską. Tam też pewnie jeździli. O Rajuśku. No to dobra. No to jeszcze raz zdrówka, wszystkiego dobrego i w kontakcie. Trzymaj się, pa. Hejo. Puste. No to właśnie słychać było chyba. Rafał mówił, że jeździli. No tak coś tak czuliśmy po tych pojemnikach. Myśleliśmy, że wczoraj byli. No, jak żeśmy wychodzili, to się nie myśleli, że jeździli dzisiaj. W ogóle nie myśleliśmy. A bo co my sobie myśleliśmy w ogóle? Jedziemy na park.
Tutaj jakie cacuszko. Zobaczcie. Renifer jak byk. Cała choinka, nawet z lampkami. Nawet z lampkami. Toś to siok. Toś to siok komuś, ktoś jest bardzo leniwy. Po prostu wytachał z chałupy, zobaczcie. Prezenty tylko ściągnął pewnie spod pięka i na hasiok. No nie wierzę w to. Reniferka zabiorę. Edytka poszła zobaczyć. A to? Też jakaś ręczna robótka. Edytka poszła zobaczyć, bo nie wiem, czy nie słyszeliśmy śmieciarki właśnie. Poszła zobaczyć, gdzie jest i w razie czego, którą drogą my mamy iść, żeby ich ominąć. O, tutaj coś się stało. Ja wejdę tutaj, ale tutaj już byli, no właśnie. Dobra, czyli kochani, nie traćmy czasu. Hejo! Patrz, jak ja mam reniferka. Cała choinka była. Cała choinka była z ubraniem, z lampkami. Co ty mówisz? No. Z takiego reniferka wziąłem. No i co, widziałaś tę śmieciarkę? Nie, nie widziałam jej. Tutaj nie było, tu są puste. Tutaj już puste, no. Ale pogoda się robi, chociaż tyle dobrego. Może przestał wiatr? Coś słyszałem właśnie, jakby chodził ten do... Albo mi buczało w brzuchu. No dobra, zobaczymy. Trasę trzeba zrobić, tak czy siak. Oho, ho, no i co? Mówiłem, że słyszałem. Mówiłem. Słyszałeś, no i teraz którędy znowu? No to kurczę, byli tutaj już? O Rajuśku, no co tutaj teraz? No nie wytrzymam. No to... Aha, ha. Tak jest. Tak jest. No cóż. Tutaj się już nie chciało, cycuś. Kapcie takie góralskie. Co masz? No tutaj patrz, zobacz. Tu już ktoś był. Tutaj też rozerwane. Chociaż no nie wiem, czy ten tutaj też. Nie wiem, czy to znaczy, że ktoś był, czy po prostu... A to co za rura? To są... To były te opaski świecące. Aha. No dobra. No i taki nasz los. Ciągle pod górę, no. Dosłownie, zobacz, górka przed nami. No i fanty nam odjeżdżają, siną dal. Ale cofają tutaj, czyli my teraz szybciutko pójdziemy do góry, do tego otwartego chyba. Kurczę, może chociaż ogarniemy jeden, dwa śmietniki. Nie, Edytka? No oby. No to co? Truchcik? No pewnie. Pyk, 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 pyk. Sprawdzimy tę stabilizację w tym GoPro. Dobra, dobiegamy, dobiegamy, no i... Jęzory po pas. Czy warto było? Zaraz się przekonamy, na pewno. Zobaczcie. O! Patrz, Edytka. Co to? O! Kurczę, dobra, łapiemy. Ratujemy, zabieramy, patrzcie. I już wyjeżdżają. Nie, nie wytrzymam. Nie wytrzymam. Ale nas przegonią. Ale nas przegonią. Nie wytrzymam. I co? Taburety, stoły. Czy tutaj będą wjeżdżać, czy nie? No pewnie, pewnie. No, a jak? Tyle naszego. No to co, ale zobaczcie, te uratowaliśmy, one są nówki chyba. Bo nawet nie podpalone. Zdążyłeś. No i co teraz? Witamy. No? Jak się nazywa to coś, co jest podobne do brzoskwini, ale nie ma włosów. Nektarynka. Nektarynka. Morele są małe. Morele są małe. Tak, tak. No to miłego dnia. Ja
No, dzięki. Powoli jedźcie. No. Tak? A tam u góry? Zaraz tam będę. Dobra. Będziemy pierwsi. Haps, haps, haps. Edytka, to miał być spacerek. My tu o życie walczymy. O przetrwanie. Gabarytki? Nie, pusto. Tylko trzeba, czy ktoś nam otworzy? Rejuśku, szkło? Pusto. Nie ma nic. A u ciebie tam nawet pusto było u mnie. Jakby ktoś był. No ale jak byli w poniedziałek, dzisiaj jest środa, a to się tak nie zdążyło napełnić jeszcze, nie? Bo najgorzej jest po weekendzie. Właśnie. Najgorsze są weekendy. No co? Jogging, jogging! Ja cię kręcę. Teraz będę sapać. Będzie słychać. O, co to za gondola chyba do wózka. Chyba tak. No i tyle. No i tyle. No i tyle. Ale co, pobiegaliśmy? Tak jest. Co tam jedną kalorię zrzuciliśmy? To nasze. O kurczę, Edytka. W prezentówce pralka. O! Ktoś dostaje w częściach. A tutaj? O kurczę, ewidentnie, patrz. No. Ktoś będzie dom ocieplał. Fajne plany, daj patyka. Co tutaj mamy? Przytrzymam ci. Przytrzymasz mi. A w drugiej prezentówce? Buteleczki. Buteleczki, butelunie. A to co to jest za? Jakiś pasek klinowy. No i o. Ostatni, słuchajcie, tutaj śmietnik. O kurczę, patrz, Dolce & Gabbana. Spodnie. Chodź tu. Ostatni spacerek, śmietnik tutaj na turystycznej, zielonej, szkolnej. Teraz... A, Big Star! O kurde! I teraz, słuchajcie, no nic, no. Jak nic, musimy zrobić połóweczkę. Na bank. Co tu jest? Też styropian? A tutaj? A tutaj... Już tutaj złowimy ją zaraz, momencik. Musimy złapać za rączkę, za uszko i sprawdzamy. Światełko. Lampka 3D była. No i tyle. No i tyle, kochani. Chodźmy na tę połówkę. Dzisiaj to nie jest żaden spacer. To jest jakiś jogging śmietnikowy. Nowy sport. Jogging śmietnikowy. Chyba wymyślimy. Wiecie co, naprawdę nabrałem ochoty na tę połówkę i to fest. Po prostu. Dawaj na pocieszenie. Ale fajnie, bo no udało się tak ostatnie mi, kurczę, sekundki no wyrwać właśnie. Te pochodnie. Oj. O, hops. Jakie fajne. I tutaj widać, że ewidentnie no nie było to nie używane. Odpalone, no. Nie było odpalone. Ale się udało. Nówki sztuki, elegancko, także jak maraton. Właśnie. Znicz olimpijski. Będziemy biegać. Powiedzą, o, ktoś zobaczy filmik, powiedzą, o, ci to mają kondychę coraz lepszą. Bierzemy ich. Pochodnie już mają swoje, także nawet będzie lepiej. Kochani, chwila odpoczynku
i lecimy dalej, teraz tym razem na zieloną, zobaczymy jak tam będzie. No dzisiaj środa, więc no rzeczywiście mi się pokićkały dni. Myślałem, że śmieciarki były wczoraj. No ale ja też tak myślałam, tak, ale że poniedziałek był wolny. Zbyt intensywnie u nas to wszystko się dzieje i czasem po prostu człowiek zapomina. Dlatego zawsze też dobrze, że na kalendarzu zapisujemy sobie, co kiedy mamy zrobić, bo oj, roztrzepańce z nas jak nic. Dobra, no to jeszcze troszeczkę. Wy też na pewno jesteście zmęczeni, no bo musieliście gonić za nami. Ale nas przegonili. No nie wytrzymam. Dobra, no i lecimy na drugą połóweczkę. Chyba na pocieszenie. Chyba na pocieszenie. Grosik? Grosik. No to w końcu coś. O, rozjechany, ale grosik. I słuchajcie, pokaż tylko, przytrzymaj. Słuchajcie, żeby dobrze było widać na kamerce, to jest pierwszy grosik, który znaleźliśmy w 2024 roku. No dlatego mówię, w końcu. Radość jak nic. Świnka będzie nakarmiona. Będzie nakarmiona. Pierwszy grosik wpadnie do świnki. No i znowu, cały rok, kochani, zbieramy te pieniążki, te grosiki. Może coś fajnego wpadnie, może jakaś waluta, może jakiś papierek, tak jak w zeszłym roku. Właśnie. Zobaczymy. Ale wszystko znowu pakujemy do świnki i pod koniec roku robimy znowu wielkie liczenie. Ale cieszy, nie? Mm-hmm. Taki a grosik. Świnka ucieszy. Tylko grosik, zobaczcie, a jaka radość. Uwaga, pierwsze otwarcie na zielonej. Ojejku, czego ty się, hopie, spodziewałeś? U mnie pusta, u ciebie, tka? Lustro. Lustereczko. Tutaj troszeczkę choiny. Pokaż. O, hejo. Było już udrutowane. Chyba, żeby nie wypadły te. Tak wyglądają smutne buźki. Edytka, pokaż smutną buźkę. Tak wyglądają smutne buźki, jak pojemniki są puste. Ajajajajajajaj. O. Co? Patryk? Mogą być dwa prezenty, Edytka. Tutaj w prezentówce, ale tu jest też buteleczka. No, to który? Czekaj, ja trzymam. No. Uwaga, chodź to rebuniu, chodź. No. Nawijaj makaron. Nawijam ten makaron na uszy. Cyk, 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 cyk. I chodź. Okej. Okej. To nie. To nie jest prezent. A tutaj? Też nie. No i co? Kompletnie stracony spacer. Kurczę, mogliśmy się zapytać, czy byli na zielonej. Ale szliśmy z nadzieją, no. A wiesz, jakby nam odpowiedzieli? Byliśmy. Na jak? Byliśmy. Tutaj otwarte. No to... No to wchodzimy. Trzymamy kciuki. Uwaga. Uwaga. Co ja? Ja nie mam nic, a ty? No, tak samo. O kurczę. O, tutaj są jakieś papiery. Ale już chyba przytrzymaj klapkę, tylko co to, grabie? To jest do kwiata. A, do kwiatka. No tak. Co tutaj mamy? Ulotki i raz jeszcze ulotki. Jak tak, wiecie co, tak patrzę na te ulotki tutaj, co tak leżą, to sobie myślę, kto to wyrzuca i w ogóle jak? A to zdaje się jest z kosza na śmieci, który stoi zazwyczaj przy skrzynkach na listy. No i tam wrzucają wszyscy właśnie, zobaczcie, te niechciane listy, korespondencje, jakieś reklamy i takie pierdoły, nie? U nas też jest tak właśnie przy tym. I teraz dopiero... Patrz, teraz dopiero na to wpadłem. No geniusz. To będzie genialny rok, Edytka. Chodź na gabaryty.
Chodźmy na gabaryty. O, kabelek na odzysk miedzi. A tutaj co siedzi? Tablica korkowa, ale już jest taka. A z tyłu? Wyciągaj, Rybka. To chyba puzzle. To się zahaczyło, wiesz? No. Trzymasz? No, trzymam. O kurcze. Jakie bąble. Jakie bąble. Fajne. Co wy robicie bąbelki na śmietniku? Coś podklejało, wiesz? No. Może ktoś wkładał tu za skórniaki. Ale no, słuchajcie. Połóż, Edytko. Nie, ja tu przytrzymam, wiesz, nie szkoda. No, nie szkoda bąbli na śmietniku? Pewnie. Ratujemy! O, już się uśmiechają. Ten korzyść większy od nich. Już się uśmiechają, elegancko. Ratujemy. Wszyscy zapakowani? Wszyscy. Nie pominęliśmy nikogo? Nie, jedziemy. O kurcze. Wózeczek to jest jednak. Będzie się haczyło teraz, wiesz? Ale to nic. Zobaczcie. Ten wózeczek jest po prostu genialny. Fajna znajdka. Z żor. Słuchajcie, małe przemeblowanie, bo jednak to kółko trze, nie kręci się, więc musimy coś powkładać do plecaków. Plecaki mamy puste, więc nie będzie z tym problemu. Czy zmieszczę? Żeby mi nie pękła ta flaga. Pokaż, to dam tutaj. Ale wieje, ho, ho, ho. Tutaj mamy jeszcze torby w razie czego, ale to zmieścimy to. Tak, już teraz powinno być dobrze, zobacz. O! Bo jeszcze jakby nam się popsuł ten wózek, to też by było niepotrzebne, nie? Byśmy płakali chyba. No właśnie, a nie tak łatwo znaleźć drugi. Kręcą się? Luks! Tutaj mam jakieś pudełeczko. I... O. Kurczę, chciałem je wyciągnąć. O, teraz może. Może będzie jakaś przemysłówka. Zerkniemy sobie. O. Co my tu mamy? Okej, okay, prace. Prace jakieś. I co dalej? A to jest na sztalugę. Sztaluga. No, nie na sztalugę, tylko sztaluga. Znaczy no, na płótno. O, a co to było? Czekaj. Łańcuszek jakiś? Tak, tu. O kurcze. Kładaj. A tu jest chyba to szybka. Chyba. Patrzcie, o kurde. No, takie przemysłowe są chyba najlepsze właśnie woreczki, co nie, bo się czek nie babra, o, Batman, nie babra w tych resztkach w jedzeniu, a można znaleźć różne ciekawostki, patrz, jakaś bransoletka, ręcznie robiona. Co tutaj dalej jeszcze jest ciekawego? O. No i co? Teraz w drugą stronę. W drugą stronę. Przekładamy. No, grosika nie ma. Cały czas ten Batman. Tego weź tutaj też, Edytka. Tego też weź. Uratujemy Gigusia. No i tyle. To zobacz ewentualnie, co tam... Co tu wypadło, no? Bo coś tutaj spadło. Chyba nic ciekawego. Daj patyczka. Kurczę.
kurczę, już myślałem, że grosiki są w tym, a to są te. W tych balonach są te takie... Konfetti. Konfetti, no. No i tyle. Ojej. No chyba tyle. Co tutaj jeszcze by było? Lidzka, poczekaj, bo jeszcze bym wziął ten. Przytrzymaj mi. Aha. Myślałam, że już odkładamy, tak? Tego bym nadział jeszcze. Czy tutaj coś jest? Ale nie, tu są resztki już. Także kochani, tutaj takie cudeńka. No fajny łańcuszek. Trzeba by go jakoś przeczyścić. Są tu jakieś próby? O, jest coś napisane. Tak, chciałbyś. A to z grybusy. Tak ci napisali? No, ale fajny. Nie, takie drzewko. Drzewko, no. No. Dobra. No to cały nasz dobytek tutaj. A, to możemy sobie zmontować. Tak. Rameczkę fajną, bo to jest chyba ten, gipsowe. O, proszę bardzo. O kurczę, naprawione. Naprawione. Luksusowe. Patrz, jak Edytka wyrwała. Edytka, co jest? Czutkę masz. A czutkę masz. No to chodźcie, sprawdzimy te czutkę Edytki. Zostawiłam je z całym tobołem tutaj. Wlekę się. A ona pocina, bardzo proszę. Czutkę ma. Czutkę to masz, że zamknięte. To ja mam taką czutkę. Co jest? Uuu, Edytko! Ja mam czutkę. Czutkę. No dobra, to jest pierwsze zaskoczenie. A drugie? Jak będą pełne pojemniki. Muszę się rozejrzeć. Oj, te czutki. Nie? Tutaj wiesz co, przytrzymaj. To liście, nie? Słucham? To są na liście. Ale tutaj jest jakiś taki wielki wór. A w worze jakaś kurtka, te sprawy. A co tu jest? Nie wiem, nie widzę. Kurczę. Już myślałem. Już był w ogródku, już witał się z gąską. Tam od znicza jest zatyczka. A myślałem, że coś z mosią. Oj, że coś z mosiądzu. No. Jeszcze zerkniemy kuchnię spokojnie, zobacz, patykiem, wiesz? Muszę przesunąć. No, to twoja czutka, Edytka. No cóż, no czasami mnie zawodzi, nie? Moja czutka. Aj. Nie, nie, Edytka. Czasami to twoja czutka się sprawdza. Nie zawodzi, bo ona zawodzi często. Dobra, daj patyka, targaj. Co to? Ale wieje. Kurczę, patrz Edytka. Na to cacuszko. A my nie rozglądaliśmy się za czymś takim? Rozglądaliśmy się właśnie. Do czego? No na przykład do zawieszenia torebek, jakieś bluzki czy cokolwiek. No właśnie. Taka ekspozycja. Tak. Czekajcie, troszeczkę nisko, a da się to wy... Wyciągamy, dobra, dobra, do góry Jeszcze? Jeszcze, no daj równo, dobra. Patrz. Zakręć. Trzyma się? No trzyma się. O kurczę, tylko tak. Widzę, że problem jest tutaj z nóżkami. Musiałbyś to jakoś mocniej... Zdrutować. Zdrutować, no. Ale to jest wszystko rozkręcalne. I w ogóle. I patrzcie, jaka ekspozycja by była. Zaklepiasz mi to... Proszę! Raz, dwa, trzy, zaklepane! Ale patrz! I tu wieszaczek elegancko, ktoś podchodzi, ogląda. No rewelacjon! Kurczę! No super, tylko coś tutaj trzeba z tymi nóżkami zrobić właśnie. Ewentualnie zrobić je nie na kółkach, tylko bez. Całe, nie? Niech sobie stoją.
Nie? No musisz coś pokombinować. Fachowa rynka się za to weźmie. No jak? Pewnie zaraz się rozpadnie. Ale to nic. Warto spróbować. No to co? Zabieramy to. No i zobaczcie. Niby nic, a jak obładowanie. Edytko, to... Niby pusty spacerek? Niby pusty, a to zobaczcie ile towaru. Wszystkiego. Ho, ho, ho. To fajnie by było naprawić. Dobra, no to lecimy. No, nie wiem co to jest. Wyciągaj. Co tu masz? O kurczę, jakieś oko. O, przepraszam bardzo. Słuchajcie, patrzcie. Trafiliśmy na taki kontenerek. Ewidentnie ktoś mieszkanie opróżnia. Co tu jest? To jest chyba lizak. To jest lizak jakiś, no. Wygląda jak oko. Doktor Doolittle. O Rajusiku, patrzcie, jakieś zabaweczki. No może tu jest ten. Zapytamy się może, czy możemy sobie przejrzeć, tylko co nie, zapytasz się tutaj panów i może coś uda się uratować. Jak to ma pójść na śmieci, na wysypisko, no to może udałoby nam się coś. Przepraszam panowie, to panowie tutaj wyrzucali te rzeczy? Czy nasze są tylko za kartony, a to ogólnie kontener jest od pracowników, to są w budynku. Się ich dopytać. Aha, dobra. To w razie czego to tylko pójdź z panem, zapytaj się, czy możemy sobie przejrzeć ten kontener, żeby coś uratować. Zobaczymy, tam są jakieś zabawy. Mokre to wszystko, bo chyba padało. Edytka poszła się zapytać, czy możemy przejrzeć, bo to wiecie. I co? No możemy. Możemy? Trochę mokro. Ale zobaczymy, co tutaj jest. Być może coś trafimy. Jakiś... Możemy brać wszystko. Dobra. Dzięki! Przejrzymy sobie, no może coś się uratuje, ale... Na razie to te oko dobre jest, czaderskie. Dobra, to czekajcie, ja go tutaj, tego lizaka... Dobra, tego lizaka dam tutaj na razie. I patrzymy sobie... Wiesz co, jeszcze to... Też tutaj pyknę. I spróbujemy. Wanienka. Wanienka. Ho! Ale jaka fajna, z korkiem, patrz. Nie? Nie trzeba się wysilać, tylko patrzcie, cyk. Popękane, nie? Popękane, no. Tutaj już było chyba klejone, cusik. Ale... Co tutaj można by tak zerknąć jeszcze? Dobra. Przejrzymy. Trochę zabawek, jakichś pluszaków. One są mokre jak byk. Jak byk, ale kopiemy, słuchajcie, kopiemy. Niestety, kochani, w tym całym kontenerze niczego nie znaleźliśmy. Sporo było déjà vu, sporo było futryn, sporo było takich, słuchajcie, drewnianych, jakichś bazerii, takich pierdół. Trochę tych maskotek tam, co były, widzieliście, takich dużych, ale one były strasznie mokre, no bo tak wspomnieliśmy już dzisiaj, tak, u nas tak pada dosyć często, ten kontener stoi tutaj jakiś pewnie czas też, więc być może się spóźniliśmy znowu kolejny ale no fajnie by było właśnie tak znaleźć kolejny raz jakieś opróżniane mieszkanie i przeglądać sobie właśnie tak jak ten kontener, co był nasz numer jeden, jeżeli chodzi o znajdki 2023 roku. Kochani, no ławeczka pożegnalna, czyli spacerek, no dla nas bardzo udany, bardzo udany, bo jesteśmy obładowani fest, słuchajcie, no i cieszymy się, bo udało się znowu coś uratować. Oj, postaramy się dać tym przedmiotom drugie życie, śledźcie nas cały czas i nasze poczynania na targach staroci, zobaczycie jak to wygląda, czy tutaj uda się zdrutować ten wieszaczek, żeby też była jakaś taka ekspozycja nowa u nas by było, no. Na straganiku, właśnie na te torebeczki, torebunie, których przecież sporo znajdujemy na tych śmietnikach. No coś fantastycznego, no i cieszymy się cały czas, że wy jesteście razem z nami w tej przygodzie, że nam towarzyszycie na każdym spacerku, że łapkujecie, lajkujecie, komentujecie, ściskacie, pozdrawiacie i no
My również wszystkiego dobrego wam życzymy, kochani. Niech wam się wiedzie, jak najlepiej, dużo zdrówka. No i co, Edytko? Zaczyna kapać. Pozdrawiamy i do następnego. Trzymajcie się, pa.